przyleciał do Zanęty, przyleciał szerszeń. Mówię, a dam mu tam sobie wejść do tej Zanęty, do kubła, nie? Przychodzę za jakiś czas, a ten szerszeń nie żyje. Oj, pyk, pyk, o, widzicie? Panie zabranie. I op, i nie ma. Pomyślałem sobie, żeby, słuchajcie, założyć tego szerszenia. No skoro nie żyje, no to dlaczego mam go nie założyć, nie? No i zobaczymy, może coś fajnego wyjdzie na tego szerszenia. Może, słuchajcie, on może odżyje. Szkoda mi go trochę. Wiecie, ładny jest, kurczę, no. No ja już nie odżyję. Żył sobie, widzicie, jakie życie jest. Życie jest tak krótkie i takie. Ale ładny był, śliczny. To tak szkoda zwierzątek. Zobaczcie, jakie ma tutaj ładne te czułka, oczka. Mądry zwierzątko. Zobaczymy, czy go coś zje. No i zawsze coś w życiu. Ciekawe, co by mogło. Gluten z Zanęty? Nie mam pojęcia. No i mili było stuknięcie w szerszenia, natomiast tylko stuknięcie, pyk. Ciekawe, czy go już nie. Nie, a może odżył, zobaczymy. Nie żyje bidulek. Szkoda. Bo lubię zwierzęta. Nienawidzę robactwa. Kurczę, muszę wyprostować tego Wiklińskiego, bo mi się skrzywił. Zobaczymy, może coś na szerszenia z długim.